Marta, czas na zadanie specjalne. Musisz wyprykać 3 ulubione piosenki na brzuchu gały. Widzowie tytuł odgadną w komentarzach. Let's go. Przecież tu nie ma gały. O, tu jest gała. To by się spodziewał. Piosenka numer 1. Dawaj, dawaj, Martynka, skup się. Dobra, jeszcze raz. Dobra, skup się, dobra, dobra. Lecisz. Dobrze mi poszło? Jesteś najlepsza, pamiętaj. Piosenka numer 2. To jest strasznie trudne. Znaczy, trudne jest to, co ja robię, a nie ta piosenka. Jak na trąbce jakieś. To jest miłe za tobą. Dobra, dobra. Już? Piosenka numer 3. Tak dziwnie. Strasznie to trudne. Ale nie, dałam jedno zdanie. No, dałam. Dobrze, dobrze. Jedno zdanie, tak? Tak było, tak było. Czas powiedzieć to głośno. Tak! Jesteś królową erotyki w Polsce! Bęk, oczywiście, że jestem. Zatem zagrajmy w... co? Orgastyczną. Dobrze przeczytałam. Grę. Dosłownie. Jakie dźwięki wydają zwierzątka, gdy są zadowolone? Zadowolone, w cudzysłowie. 3, 2, 1, do dzieła. O tak się już wstydzę za samą siebie, o tak. Nie, bo chciałabym powtórzyć. Nie znam się na koniach. Tak ma orgazm? A ty widziałaś kiedyś, jak słoń ma koń ma orgazm? Ale poczekajcie, bo ja się powinnam w tę grysicę wczuć. To widziałam. Na Animal Planet. Bo to szybciutko. Dostaniesz 3 butelki wypełnione wodą. Możesz na nich... Musisz na nich wydmuchać swoją ulubioną piosenkę, a widzowie w komentarzach muszą zgadnąć, co to za numer. Chwila, teraz muszę... Ja nie mam ulubionej piosenki, ale to jakąś fajną wymyślałam, muszę jakąś fajną wymyślić, bo to nie będzie ulubiona, to będzie taką, którą po prostu dam radę wydmuchać na butelkach. Jakie to będą butelki w ogóle? Nie ma opcji, przecież one nie wydają dźwięku żadnego nawet. Może inną, bardziej łatwiejszą. Nie, dawaj, jeszcze raz tę. Dobra. Tam-tadam! W końcu wyzwanie, to na co czekałem przez cały czas. Uwaga, gała. Czyli znowu jakaś inwokacja. Nazwisko zobowiązuje. O, będzie grubo. Zagramy w gałę, a ściśle mówiąc w główkę. Czy odbijesz główką w piłkę 10 razy? Jeśli nie, to podlejemy cię wodą z... kwiatków. Chyba już te kwiatki, które będę miał na pogrzebie, tak? O to chodziło? A dokładniej będziesz musiał ją wypić. Masz 3 próby. Do dzieła! A może zrobimy tak, że odbiję 10 razy i się napiję, bo i tak mi się chce pić. Zaczynamy! Uwaga! Gramy, dopóki piłka w grze. Ojej, też czuję, że jednego nie zrobię. 3 szanse ma. 3 szanse. Uff. Ja cię zawsze całuję. Pum! I poprzeczka. 10. Trzy. Bo nie, nie zrobię. Ja już coś czuję, że jestem słaby! 2, 3. A może można dodać? 3? 3, 10. Nie, dajcie tą wodę. Koło by nie 5-litrowy baniak. Raz, 2, 3. Nie! Oscara dostałem, tak? Bardzo dziękuję, dziękuję, bardzo mi było miło. W końcu. A to jest kaktus, nie? Nie, no. To jest jakiś pewnie papryk czy coś. A jak ja mam to wypić? Znaczy, no ja to wypiję, tylko... A mogę to wyciągnąć? Czy mam strzęsienie te niemieszane? A to nie będzie widać, muszę tak o. Enter, W. Jestem cały, wróciłem! No nie powiem, wydaje mi się, że jakbym miał być degustoszem, to kationy w porządku, a za nionami to bym się tam
kłócił, ale generalnie dobra, dobra, naturalna. No i przede wszystkim zdrowa. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Krzywy portret. Odtwórz swoje zdjęcie bez użycia rąk. Wystarczy ci do tego flamaster w ustach. Huh? Welcome back. I'm glad you could join me today. No to powodzenia, Sylwia. Teraz się pewnie namacham. No moim zdaniem jest idealnie. Myślicie, że podobne? Jesteście najgorszą klasą w całej szkole. Widzę las rąk. Dzwonek jest do nauczyciela. Ej, powiedz na głos, może się wszyscy pośmiejemy. Nie dyskutuj, do odpowiedzi proszę numer. Przed chwilą była przerwa. Macie dużo sprawdzianów w tym tygodniu, to wpiszę jako kartkówkę. Ej, chcesz mnie zastąpić? To zobaczmy, jak tobie pójdzie. Na randkę to się później umawiajcie, wasze zachowanie jest skandaliczne. Dzwoni dzwonek. Widzę las rąk. Jest to nauczyciela. Ej, widzę dzwonek. Kurde, dzwoni. Nie mogę tak. Nie dyskutuj, mordo. Ej. A tu kanapeczka? No co tu za kanapeczka? Takie kanapki to ja 10 na śniadanie jem. A gdzie stejki? No to tu jakieś śneczka jakieś. 2 minuty? Nie ma problemu. Zaczynamy, czas. Jedziemy z pasu. Ułożę drogi chyba jest to. Jest czasu? Jeszcze minuta? No, okej. No, jak z czasem wyglądamy? 5 sekund i... Roman! Dlaczego mówisz do mnie Roman? K***wa p***u cię, Gośka. Roman, zawiąż mi buta, bo ta balanciaga mnie tutaj po prostu uwiera w pęcinę. Hej, słuchaj, jesteś fajna, nie? O Jezu, ile ja mam lat! Ej, zapomniałam, ile ja mam lat. Ile ja mam lat! Iron Maidan. Słuchaj, Roman, będę tak do ciebie mówiła, bo jesteś k***wa dla mnie jak Roman. Jak brat, jak najlepszy. Jak Roman Polański dla 13-latki. He? He? Słuchaj, Małgośka, wąchaj. Roman i jego dziewczyna, która nie wiadomo ile ma lat. Pozdrawiamy serdecznie, mam lat 17. Słuchaj, Magda, jak ty to robisz, że masz takie zajebiście dobre włosy? Czy to jest siano? Czy co innego? Nie, to jest, wiesz co, to są besosy. A powąchaj mnie tutaj. Byłam w stodole przed chwilą. W stodole? Ale z kim byłaś w stodole? Pachnie rzeczywiście, czyimś koniem pachnę. Wiem, czyimś koniem pachnę. Jest to, no, czyj to był koń? Zaraz się może dowiemy tego, czyj to był koń. To był koń Piotra Adamczyka. Pozdrawiam. Ha, tyk. Pac, co tam? Co robisz? Auto naprawiam. A po co auto naprawiasz? He? Powiedz mi. Nie wiem. A widziałeś, jak ruszam grzywką? Nie, ja nie mam grzywki. Nigdy nie miałem, bo... A ja mam grzywkę. No wiem. Piękną. Wiem, najpiękniejszą. Chodź, przytul się. No. Chodź do krzaków, pójdziemy się poprzytulać. Pokażę ci, gdzie mam jeszcze grzywkę. Zobacz, tutaj, ach, okej, okay. Chodź tam dalej, żeby nas nie widzieli rodzice. Co on tam idzie z nim? Grzywkę mu pokazać.